Welcome back to our 28th Festival of Religious Song Concert after the short intermission. We trust that you had a chance to indulge in smaczne pączki. Za chwilę przed Państwem wystąpi Katarzyna Hensy, świecka misjonarka pracująca w Kazachstanie. Ukończyła ona Akademię Muzyczną w Bydgoszczy na Wydziale Wokalno-Aktorskim w klasie profesora Brygidy Skiby. Kazachstan kojarzy się nam z cierpieniem, rozstaniem, głodem, samotnością, zsyłką Polaków w czasie II wojny światowej. Wielu tam pozostało na zawsze. Nam się wydaje, że to tylko polska historia. Prawda jest taka, że podobny los podzieliło wiele narodów. Kazachstan zamieszkuje 120 narodowości. Być tam misjonarzem to przede wszystkim głęboko przemodlić i uzasadnić dla siebie tożsamość chrześcijanina, katolika i Polaka, żeby nie rozmyć się w tej różnorodności. Kazachstan to kraj wielokulturowy, gdzie większą część ludności stanowią muzułmanie. Dlatego tradycyjna ewangelizacja jest w znacznym stopniu utrudniona. Miłosierdzie Boże skierowało Katarzynę Hensy na drogę, która łączy misję ewangelizacyjną z wykształceniem muzycznym. Wykorzystując umiejętności wokalno-aktorskie, stara się gromadzić ludzi, okazując piękno kultury i wartości chrześcijańskich. Poprzez organizowanie koncertów w Katedrze Dziewicy Fatimskiej, Matki Wszystkich Narodów w Karagandzie, na koncerty zaprasza znanych artystów, ale także sama koncertuje, wykonując nie tylko utwory klasyczne, ale również znane piosenki z repertuaru Anny German, której muzyka jest bardzo dobrze znana i lubiana na wschodzie. Piękna neogotycka katedra Dziewicy Fatimskiej Matki Wszystkich Narodów w Karagandzie to kościół, który powstał jako wotum wdzięczności Bogu za życie tych, którzy na tej ziemi cierpieli, umierali, tęsknili za ojczyzną i kościołem. Niektórzy nazywają katedrę perłą wiary w całej Środkowej Azji. W tej świątyni znajdują się potężne organy ufundowane przez naród niemiecki. W całym Kazachstanie są zaledwie 4 instrumenty koncertujące. Dlatego katedra Dziewicy Fatimskiej jest miejscem pielgrzymek nie tylko religijnych, ale i przedstawicieli różnych religii. Ale już o tym podczas swojego koncertu Katarzyna Hensy z dalekiej Karagandy, którą przywitajmy gorąco brawami. Przed nami pani Katarzyna! Jeszcze chciałbym dodać, że dzisiaj są imieniny Katarzyny, więc podwójnie gorące brawa. Wszystkiego gratulujemy. Najlepsze. Życzymy wszystkiego dobrego. Ooh.
Niech Pan Bóg was wszystkich błogosławi. Mam nadzieję, że mówicie po polsku i rozumiecie, nie wszyscy tutaj, chociaż niektórzy, ponieważ się przeraziłam, bo prowadzenie poprzedniej części było w przepięknym angielskim, którego ja niestety nie opanowałam w związku z przeciwnym kierunkiem rejsu mojego. Także... Niestety albo na szczęście Pan Bóg mnie obdarował wschodnią duszą. Z zachodem niewiele mam wspólnego. Oprócz muzyki, którą kocham, i wschodnią, i zachodnią. Pewnie takich misjonarzy jeszcze Państwo nie widzieli. To jest coś, rzeczywiście wszyscy się dziwią, jak tylko mnie zobaczą. Co też taka pani robi w kościele? Mieszka w kościele, żyje w kościele i dla kościoła. I dlaczego tak się dzieje? I to może dlatego też jest możliwość porozumienia w ogóle mojego z tym wschodnim światem, który takiej Polonii na wschodzie, jak przynajmniej tam w Kazachstanie, gdzie ja mieszkam, takiej Polonii jak tutaj, to naprawdę nie ma. Wiecie, ona bardzo mocno już jest zrusyfikowana. Oni w większości uczą się dopiero mówić po polsku. Także tutaj, jak ja te kilka dni jestem i tak słucham, to właściwie ja nie wiem, czy jest jakaś konieczność, żeby się uczyć jakiegoś języka innego niż polski. Naprawdę. To jest szczególny kraj, naprawdę. I trzeba szukać porozumienia. Bo to jest coś takiego, że płaszczyzny, takiej spotkania, a muzyka jest cudowną płaszczyzną spotkania. Ja to tego doświadczyłam i doświadczyłam przez muzykę kościelną, tradycyjnie, taką historycznie kościelną, która jest związana z organami, takie koncerty organizuję w Karagandzie, ale również dzięki jednej śpiewaczce, która również była zesłana, pochodziła z rodziny zesłańców, Anny German, która to piosenkarka, mówią, ale dla mnie to śpiewaczka była, ponieważ to był tak wielki, potężny głos, że gdyby ona tylko chciała, to mogłaby zrobić wielką karierę. A w operze, że tak powiem. A na wschodzie ona jest po prostu kochana. Ona jest po prostu tak kochana, że to jest niewyobrażalne w ogóle. I dzięki temu, że nauczyłam się troszeczkę jej repertuaru, nawiązałam niezwykłą nić porozumienia z tymi ludźmi. Mam bardzo, bardzo wielu przyjaciół. Tam koncertuję często z jej pieśniami. Dlatego i dla was przygotowałam, mimo że to jest koncert piosenki religijnej, ale ja chciałam powiedzieć, że ja ewangelizuję również dzięki tym pieśniom. Żeby nie od razu zaczynać od repertuaru rosyjskiego Anny German, bo jest inny repertuar niż polski, zacznę od chyba najpopularniejszej pieśni Anny German, która mówi o tym losie, który spotkał ją i wielu innych, o tym losie, którego trzeba się uczyć i który trzeba akceptować, który trzeba kochać. Człowieczy los. Człowieczy los nie jest bajką ani snem. Człowieczy los jest zwyczajnym szarym dniem. Człowieczy los to cierpienie, ból i łzy, a mimo to można los zmienić w dobry lub zły. Uśmiechaj się do każdej chwili, uśmiechaj na dzień szczęśliwy, nie czekaj, bo kresu nadejdzie.
siedem zwyczajnych cudów świata. Błękitnym mostem zapłonie nad mnie lata. Wspomnieniom skrzydeł doda, marzeniom urody pomoże strudzonemu pokonać przeszkody. Uśmiechaj się, do każdej chwili uśmiechaj, na dzień szczęśliwy nie czekaj, bo kryzys nadejdzie czas, nim uśmiechniesz się chociaż raz. Uśmiechaj się, uśmiechaj. Cieszę się. Cieszę się, że wam również się podoba Anna German. Naprawdę. Bo to jest po prostu taki anioł, wiecie? To jest człowiek, który mi w misji tak bardzo pomaga, że nawet ja nie jestem w stanie przecenić jej. To jakby moja najlepsza przyjaciółka. Ktoś taki. Po prostu... Zresztą ona mówiła bardzo wiele o tym i oni znają jej historię tam na wschodzie. Mówiła bardzo wiele o tym, że miłość, że te wszystkie wartości, które ona niesie w piosenkach, one właśnie mają tą funkcję, tą siłę, żeby do Boga prowadzić. Bo właśnie i uśmiech, i nadzieja, i życie takie pełne dobrych relacji, dobrego spojrzenia na człowieka, przyjaźnienia się. Bo co my musimy tam robić? Po prostu to jest taka prawda, że tam trzeba po troszeczku odbudowywać Kościół, bo tam nawet mentalność jest całkowicie zmieniona. Naprawdę, to jest wielka jakby droga na odwrót, bo czasami mówią mi koncerty, co robisz, koncerty tam, że sowiecka władza to samo robiła, też koncerty, prawda, w kościołach. A my robimy to samo, tylko na odwrót, jakby zapraszamy ludzi w powrotną drogę, czyli oni po prostu nigdy w życiu nie przyszliby do kościoła, jeśli by nie było tam koncertu, po prostu. I dlatego przychodzą, a my im opowiadamy właśnie o tym, co cenne, co ważne. Przyjaźnimy się z nimi, zachęcamy, żeby jeszcze raz przyszli, żeby po prostu poczuli w nas bratnią duszę najzwyczajniej. I dlatego teraz zaśpiewam dla was pieśń Anny German, która na wschodzie jest śpiewana ze mną od deski do deski. To jest jakby hymn, można powiedzieć. Hymn taki uczuciowy i jakiś wewnętrzny, podnoszący ich na duchu. Pieśń nazywa się Nadzieja. Po rosyjsku Nadzieżda. Светит незнакомая звезда, снова мы оторваны от дома, снова между нами города, взлетные огни аэродрома. Здесь у нас туманы и дожди, здесь у нас холодные рассветы, здесь на неизведанном пути ждут замысловатые сюжеты. Надежда — мой компас земной, а удача — награда за смелость. А песни довольно одной, чтоб только о доме в ней пелось.
что здесь издалека. Многое теряется из виду, тают грозовые облака. Кажутся нелепыми обиды, надо только выучиться ждать. Надо быть спокойным и упрямым, чтоб порой от жизни получать радости скупые телеграммы. Надежда — мой компас земной, а удача — награда за смелость. А песни довольно одной, чтоб только пелась. И забыть по-прежнему нельзя то, что мы когда-то не допели. Белые уснувшие глаза, белые московские метели. Снова между нами города, жизнь нас разлучает, как и прежде. В небе незнакомая звезда светит, словно памятник надежде. Надежда — мой компас земной, а удача — награда за смелость. А песни довольно одной, чтоб только о доме в ней пелась. Надея, надея! A teraz jak taki maleńki przerywnik chciałabym wam zaśpiewać piosenkę, którą często śpiewam dla Polonii w Kazachstanie, żeby troszeczkę znali też, bo tam mało jest takich Polaków, którzy przyjechali, tak jak większość z was pewnie przyjechali w 80-tych latach, uczyli się jednak w szkole polskiej, prawda, wcześniej. Znaczy znają polską literaturę, a tam my musimy jako współpracownicy Polonii troszeczkę opowiedzieć im o naszej historii, o naszej muzyce. Tam w sowieckich szkołach ich tego nie uczą. Dlatego najczęściej zaczynamy od tej właśnie pieśni. Na pewno ją znacie. Słoneczkiem na niebie nie świeciłabym, jak tylko dla ciebie, ani na wody, ani na lasy, ale po wszystkie czasy pod twym okienkiem i tylko dla ciebie. Czemuż nie mogę słonko zmienić siebie? Wszystkie czasy
To znaczy, że Polonia na całym świecie lubi tą piosenkę. Tak. Tylko przydał się by do tego żywy fortepian, prawda? Ale jeszcze nadrobimy to, mam nadzieję, kiedyś. Cieszę się, że mogę z wami tutaj być. Już się czuję jak u siebie w domu. Naprawdę. Chciałabym teraz zaśpiewać dla was piosenkę, pieśni. Ponieważ obiecałam sobie, że ten koncert przeplotę różnymi Ave Mariami, które znam. I cieszę się, że mogę z wami tutaj być. Również w tym czasie, kiedy niedługo już zaczyna się Adwent. I właśnie to jest czas taki bardzo maryjny. A my tam, mi się wydaje, że wiara na wschodzie w ogóle przetrwała dzięki Maryi i dzięki różańcowi. Bo naprawdę był długi czas taki, że jedynym przekaźnikiem wiary był właśnie różaniec. I był on kultywowany, odmawiany przez najstarsze pokolenie. I do teraz przed jedna cała część różańca, przed każdą mszą świętą na wschodzie jest odmawiana zawsze. Także teraz dla was Ave Maria, Bacha Gunoda.
To Maryi brawa na pewno. Jeśli tak wam się spodobała jedna polska piosenka, to jeszcze jeden wiersz wam zaśpiewam. Wiersz z kolei mój ulubiony i który zawsze dedykuję nauczycielom. To jest taki wiersz, który napisał kiedyś dawno Kazimierz Przerwa-Tettmajer, a muzykę do niego napisał Mieczysław Karłowicz. Mów do mnie jeszcze. To klasyki polskiej na tyle byłoby. A teraz chciałabym podzielić się z wami pieśnią z repertuaru Anny German, ale nie tylko, ponieważ to była pieśń, którą śpiewali również przed Anną różni inni wykonawcy, ponieważ jest to bardzo popularny, cudny, rosyjski romans. Lubicie romanse? Także to jest taki romans, który często właśnie też, to jest myśl o wieczności tam jest zawarta bardzo mocno. To nie jest do końca pieśń o tym, o miłości ludzkiej, bardziej właśnie tej, która przekracza granice śmierci. Gari, gari, maja zwiezda. Ты будешь вечной.
odwienna w duszę ustalaj mojej. Ty będziesz wieczna, niezabwienna. Teraz będzie pieśń z polskiego repertuaru Anny German. Pieśń, którą ja osobiście bardzo lubię. I która jest również dedykowana wam, ponieważ bardzo wiele z was to mamy, a każdy z was mamę ma. Na przykład niektórzy może tak jak ja już w niebie. Jednak zawsze mamą należy się nasza wdzięczność i nasza modlitwa. Dlatego niech ta pieśń będzie podziękowaniem mamom naszym. Gdziekolwiek zawiodą mnie życia burze, wrócę na pewno, by przynieść róże, by powróciło mych wspomnień szczęście. Moje dzieciństwo, lata dziecięce, to słodkie szczęście, proste, niewinne, tym bliższe, mamo, że tak odległe, gdy kwiaty stawiałaś na naszym oknie. Słońce twe włosy złociło ognie. Dziękuję, mamo, za wszystkie chwile. Dziękuję, mamo, jak umiem najczulej. Dziękuję, mamo, za słońce w oczach,
dziękuję za to, że jesteś mamą, że jesteś mamą. Bo ty, że jesteś, zawsze pomagasz prostować plecy, gdy życie smaga. Dziękuję, mamo. Teraz pieśń, jeszcze jedna z repertuaru rosyjskiego Anny German. To jest pieśń wyjątkowa, może nawet nawiązuje trochę do poprzedniej, ponieważ mówi, jak ona, zresztą Anna German mówiła, że niech songi protestu śpiewają inni. Ja będę śpiewać o miłości. Ja będę śpiewać o miłości. I ona rzeczywiście na różny sposób tą miłość kontemplowała w swoich pieśniach, bo inaczej powiedzieć nie można. Albo się z nią radowała, albo po prostu rozważała różne jej aspekty. Dlatego teraz pieśń z rosyjskiego repertuaru Anny German, ostatnia. To jest pieśń, która się nazywa Echo Lubwi i którą podobno jak orkiestra nagrywała, to wszyscy płakali w studio nagrań. Ponieważ Anna wtedy, mimo to, że stała na swoich nogach, to jednak wszyscy wiedzieli, że ona ledwo stoi. Ona po prostu już, można powiedzieć, była bardzo, bardzo chora, kiedy nagrała tą pieśń. Ona mówi właśnie o miłości, która się echem odbija w wieczności. Przepraszam, trochę jestem przeziębiona. Покроется небо пылинками звезд, и выгнутся ветки упруга. Тебя я услышу за тысячу верст. Эхо, эхо, многое эхо друг друга. Тебя, где бы я ни была, дотронуться сердцем нетрудно. И снова любовь нас с собой позвала. Нежность, 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 мы вечная нежность друг друга. Даже в краю наползающей тьмы, на грани смертельного круга, я знаю, с тобой не расстанемся мы. Мы память, 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 мы светлая память друг друга. Вечная память друг друга. Я стою с тобой, не расстанусь.
okazuje się, że mówi mi się o wiele trudniej niż śpiewa. Takie mam doświadczenie. Dlatego troszeczkę ograniczę. Jeśli tylko będziecie mieli jakieś pytania co do misji naszej w Kazachstanie, co do naszego tam życia, ja bardzo chętnie odpowiem na wszystkie pytania. A teraz chciałabym zadedykować Ave Maria kolejne w tym koncercie naszym kapłanom. Tym, którzy służą wam tutaj, ale też tym, którzy służą w Kazachstanie. To jest wyjątkowa służba, bo nawet powiem, że podziwiam ich i proszę was również o modlitwę za tych, którzy tam służą, ponieważ to jest praca, która wygania ich często do maleńkiej wioski, gdzieś daleko, gdzie z 4-5 parafianami jest sam, daleko ma, na przykład do spowiedzi nawet, daleko ma gdziekolwiek. Teraz te, dzięki dobrym ośrodkom transportu, te warunki się o wiele polepszyły, jest o wiele więcej u nas kapłanów niż było. Ale na przykład nasza diecezja karagandyjska jest 2,5 raza większa od Polski i służy w niej 14 kapłanów. Także sobie wyobraźcie, jak oni są daleko od siebie i co to znaczy i parafie. Można powiedzieć, parafia 40-50-osobowa zalicza się już do dużych. Bo tam katolików jest niecały procent. Także mało, bardzo mało. Także po prostu to jest kościół, powiedziałabym, taki bardzo rodzinny i detaliczny. Dlatego potrzeba nam, jest bardzo ważne, żeby wasza modlitwa za nas i ważne jest też, żeby robić podobne rzeczy do tych, które ja robię właśnie. Czyli po prostu to jest tak, żeby gromadzić ludzi w jakimś jakby, powiedzmy sobie, innym celu, który to inny cel ma przyprowadzić ludzi z powrotem w Boże ramiona. Jest to Ave Maria jedno z nowszych, które powstało na świecie. Powstało dla filmu, Jezus z Nazaretu, zdaje się. Dlatego ja go jeszcze nie umiem na pamięć, ale jest bardzo proste. Także ja myślę, że niedługo będę umiała. Ale tymczasem, żeby nie popsuć, to postawię sobie pulpicik. Ave Maria Lorenz.
Mam nadzieję, że Maryja mi wybaczy, że takie świeżutkie, aby Maryja wam pokazała. Ale człowiek się też uczy dzięki temu, że życzliwej publiczności śpiewa coś pierwszy raz. A ponieważ jesteście życzliwi, więc postaram się zaśpiewać dla was teraz piosenkę Anny German. Aha, nie. Najpierw pieśń, którą my w Kazachstanie bardzo lubimy i często śpiewamy na mszach świętych i młodzież szczególnie ją lubi. Chciałabym z wami ją zaśpiewać. Pewnie ją też znacie. Ja wam zaśpiewam też jedną zwrotkę po rosyjsku, żebyście słyszeli jak... Bo wbrew pozorom Polonia w Kazachstanie rzadko śpiewa po polsku. To jest właśnie ten, też nasze zadanie, żeby troszeczkę się uczyli. Zależy jeszcze gdzie i zależy jaki jest nauczyciel, bo u nas to my staramy się troszeczkę podźwignąć to. I jest parafia, w której jest i raz w tygodniu msza święta po polsku w Karagandzie. A to jest bardzo rzadko, naprawdę rzadko to się zdarza w Kazachstanie, żeby była msza święta po polsku. W Karagandzie jeden kościół raz w tygodniu taką mszę ma. Ale i tak na przykład kazanie musi być po rosyjsku, bo po polsku i kazania nikt nie zrozumie. Także znajomość niestety pieśni, modlitwy znają, bo babcia nauczyła. Znają niektóre pieśni właśnie, ale niestety samo rozumienie języka troszeczkę tam przepada. Także bardzo, bardzo jest wielka praca jeszcze przed nami, żeby ich w ogóle znaleźć, zachęcić i żeby byli też tak jak wy Polonią, taką zwartą. I teraz pieśń. Pewnie znacie pieśń tą. Jezus, najwyższe imię. Jezus, najwyższe imię, nasz Zbawiciel, Książę pokoju, Emanuel, Bóg wiecznie z nami, Odkupiciel, Słowo żywota. Święty Bóg, Mesjasz prawdziwy, Вечно с нами и искупите Царь царей.
życie, słowo żywota. Święty Bóg, Mesjasz prawdziwy, jedyny Syn Ojca, was ljubienny, zgładził grzech, baranek na wieki, król i Pan. W tej pieśni cały Jezus i cała ja. Bo oczywiście mi się kompletnie pomieszały słowa polskie z rosyjskimi. Właśnie mam raz tak, a częściej po rosyjsku. Także po prostu jest taki miszmasz, niestety. A teraz spróbuję się zmierzyć z pieśnią, przed którą zawsze drżę, a bez której koncert, który ma troszeczkę mówić o Annie German, jest po prostu niepełny. Także ja postaram się zaśpiewać, a wy mi wybaczcie, że po prostu do pierwowzoru to mi po prostu, nie wiem, dokąd bym musiała sięgać, ale w każdym razie spróbuję. Eurydyki. Na rogu każdej nocy jest koncert. Zatrzymajcie się w progu, Eurydyki tańczące. Zanim świt pierwszy promień rzuci smugą na ścianę, muszą nie was tolą w ramiona Orfeusze pijani. Suną gwiazdy jak stulecia, wiatr kotary mgły. Tańczące eurydyki, koronkowy rzuca szel, rzeka szemrzy pod mostami, tańczy szary cień latarni, o otwarte drzwi. Czarny kot, kto ma takie dziwne oczy? Eurydyka, Eurydyka, kto ma takie dziwne usta? Eurydyka, drzewa jak struny. Czy to śpiewa Orfeo, czy to drzewa tak szumią? Na wystawę w drogerii czarny kot cicho wraca, zanim kogut zapieje, musi wtopić się w zapał. Rzeka szemrze pod mostami, zgasł szary cień. Ludzie dookoła,
wiatr tańczy ulicami, wiatr kołnie jak pijany i rozwiesza na gałęziach spajęczyny lekki szal. Kto ma takie dziwne oczy? Eurydyka, Eurydyka. Kto ma takie dziwne usta? Eurydyka, Eurydyka. Już niedługo na niebosko wiatr spełznie wolno, gdy rozwiały się Pan Bóg jest na tyle łaskawy, że nie wszystkie słowa zapomniałam, tylko niektóre. Także mam nadzieję, że nie zapomnicie o naszej misji, o naszym kościele maleńkim tam w dalekim Kazachstanie. Jeśli wam serce dobrze podpowie, to mam nadzieję, nabędziecie płyty, które w swoim nieumieniu nagrałam jednak specjalnie dla Kazachstanu właśnie, żeby jakoś pomagać naszej misji tam właśnie. I sama też mieszkam w kościele i pracuję w kościele, bo koncerty to nie jest jedyna rzecz, którą robię. Ja po prostu mieszkam w kościele i w podziemiu zresztą, w takim małym pokoiku. I normalnie zajmuję się domem księdza biskupa, który jest obok katedry naszej, w której my mieszkamy. Także i pracujemy. Po prostu, ponieważ jestem jedyną kobietą, która mieszka w tym domu, to muszę robić wszystkie najzwyczajniejsze rzeczy. Muszę, chcę po prostu, to jest mój wybór. Po prostu pomagam tam. I teraz pierwszy raz od dość długiego czasu będę na święta Bożego Narodzenia w Polsce, także się bardzo cieszę, że się spotkam z rodziną pierwszy raz od dłuższego czasu. Także pomódlcie się za nas tam. I jako takie zwieńczenie tego koncertu ofiaruję wam ostatnie Ave Maria. Mam nadzieję, że głosu mi nie zabraknie, bo ja ten... coś czuję, że się kończy, ale to jest Ave Maria Caccini. To jest takie Ave Maria, które takie właśnie typowe dla wschodu, ponieważ napisał je rosyjski gitarzysta Wawiłow, żeby po prostu pięknie napisał naprawdę, ale wstydził się, że jest rosyjskim gitarzystą i podszył się pod włoskiego kompozytora, ponieważ włoski kompozytor lepiej by się sprzedał w jego mniemaniu. No i miał rację rzeczywiście, sprzedało się jako Caccini wiele lat. Także od rosyjski Wawiłow. Ave Maria. Thank you.
Dziękujemy serdecznie pani Katarzynie Cięsy. Gorące brawa! Dziękujemy serdecznie pani Katarzynie Hensy, którą już pokochaliśmy. Dziękujemy ci, Kasiu, za twoje świadectwo wiary, pokoju i nadziei, jaką zaszczepiłaś w nas w swoim świadectwie wiary. Uczysz nas, że muzyka przyciąga i jednoczy ludzi. Kochani, niesamowity talent, czym Pan Bóg potrafi obdarzyć ludzi. Przepięknie. Dziękujemy ci, że jesteś z nami dzisiaj. Dziękujemy bardzo. Dziękuję, że mogę być z wami. Dzięki zaproszeniu Radia Rodzina i dzięki waszej gościnności. Dziękuję bardzo. W życiu nie byłoby mnie stać na to, żeby tutaj przyjechać. Także bardzo się cieszę, że zaprosiliście mnie. A teraz, skoro tak pięknie wstaliście, zaśpiewajmy razem Czarną Madonnę. Dawajcie. Chcecie? Czy nie? Jeszcze raz? Dawajcie. Jeszcze raz. Dawajcie, widzicie. Powracać każdy chce, gdzie króluje jej oblicze, na nim cięte rysy dwie. Wzrok ma smutny, zatroskany, jakby chciała prosić cię, byś matczyną i opiekę oddał się. Gdzie ma pójść, jak nie do matki, która
ma i opieką Cię otoczy, gdy jej serce oddasz swe, gdy powtórzysz słowa te. Madonna, czarna Madonna, jak dobrze tym dzieckiem być. O, pozwól, czarna Madonna, w ramiona twoje się skryć. Madonna, czarna Madonna, jak dobrze tym dzieckiem być. Dziękujemy ślicznie, pani Katarzyno. Gorące brawa. Chcieliśmy, kochani, ogłosić, że do nabycia w holu są płyty pani Kasi, także serdecznie zapraszamy i cały dochód ze sprzedaży tych płyt będzie przeznaczony na misję. Także dziękujemy z całego serca. Wielkie brawa. Dziękujemy.